Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj unboxujemy sobie EU07-343, która, jak sprawdziłem sobie przed tym odcinkiem, na polskich szlakach nie jeździ już, jest wyłączona z eksploatacji. Także przejdźmy do otwierania. Do pokazania Wam modelu, ponieważ ja go wcześniej już otwierałem, no ale zapowiadałem na przykład na moim Instagramie, że będzie niedługo unboxing na kanale. Powiedziałem, że w piątek, no i zgodnie z obietnicą mamy dzisiaj piątek. Jak to czasem ktoś mówi, piątek, czyli grand początek. No. Tutaj widzimy już otworzone bardzo dużo. Tak jak przed sekundą wspomniałam, lokomotywa przeze mnie była już otwierana wczoraj. Ale jako, że wcześniej zapowiedziałem, że unboxing będzie w piątek, no to jednak zapowiedziałem go w piątek. Dobrze, chwytam model tutaj od dołu. No i od razu patrzymy, czy pantografy chodzą bardzo ładnie. Myślę, że tak, leciutko tylko daje. No i dwa bardzo ładnie wyszły. Jedyna wada, jaką mógłbym przydzielić tej lokomotywie, to właśnie tutaj w napisie PKP Intercity wygląda to troszeczkę... Tak, nie powiem, że słabo, ale wygląda to, nie wiem, może teraz będzie widać, na takie leciutko, nie tyle co przyklejone, co tak niedobrze albo namalowane, albo przyklejone, nie wiem, nie znam się dokładnie, czy to jest namalowane, tego dokładnie nie wiem. No i za sekundkę będziemy się już widzieć na makiecie, kiedy zobaczymy, jak ta lokomotywa jeździ. Dobra, witam Was już na makiecie. Tutaj będziemy testować, jak jeździ ta moja EU07-343 Orpiko, którą nie wspomniałem, zakupiłem na OLX-ie. Na OLX-ie czasem jest taniej, ale jest to po prostu troszeczkę czasem inne niż na Allegro, ale nie zawsze, bo czasem jest identyczne. No dobrze, ruszamy nią. Niestety, ale będzie się tak telefon trząsł, bo to bym się... Dobra, w sumie odmontuję może i wezmę do ręki. Tutaj sterownikiem przyspieszam. Światełka ma bardzo ładny ten model. Jeździ u mnie z igielką, ponieważ no nie mam na razie żadnych wagonów w Intercity. Zbieram na niej niedługo. Myślę, że jeden będę miał. I ta igielka też będzie mogła już powoli być taki skład. Także no myślę, że nie ma tutaj co przedłużać, no widać, że jeździ ładnie i tak dalej. Zjedźmy po prostu nim na bocznicę. Ach, chwila, znowu się złączyły, kurczę. Igielka stój, wypadła. Dobra, jest, igielka stój. A, uzyskał się tam, niech zjedzie sobie na bocznicę. Od razu mówię, że też mam w analogu, nie mam w cyfrze. I nie mam dźwięku. No, także mamy ją na bocznicy i dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Pozdrawiam i do następnego. Cześć!